Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie z odcinka z Mistrzostw Food. Nagrody tutaj Silver 1, bo mi się nie chciało grać, żeby nie było, że ten, ale dobra. Jest ze mną Maciuś. Siemano. No, ale pierwsze odbierzemy sobie końce za rivalsy, żeby były emocje. 27,5 tysiąca monet, to jest bardzo duża liczba. No i teraz nagrody. Nagrody. Fajna drużyna tygodnia. Ja już Messiego mam, ale drugim za piki bym nie pogardził. Uwaga, uwaga. Wszyscy mówili, że nowy, czyli mój kolega, trafi Jarsztejna. No i ja go trafiłem. Także pozdrawiam cię serdecznie, mój ty Norwegu kochany. Jarsztejn może być, 8-5 zawsze spoko. No i dwie paczki, chyba dwie, albo trzy. Dwie, no dobra, no ale zawsze coś. No to pierwsza, otworzymy sobie tą gorszą, dużą, złotą paczkę piłkarzy premium. O, zobaczymy. No! Banery są, także dobrze. Pepe trafiony. Jeszcze oprócz tego w sumie nic, ale przynajmniej banery są. A końcy mi się teraz przydadzą, więc spoko. Tutaj wyślemy ich na listę tych, co są coś warci. Dobra. No i ostatnia mega paczka. Z niej albo coś dobrego zawsze leci, takiego naprawdę, albo nic zupełnie. Jak będzie tym razem. Tym razem nawet nie ma ekranów, czyli nic, tak jak w większości przypadków. Ale jest No, w One tej Piece. chwili mega paczki, masakra. No, ale jest One Piece'aka, to jest 3 kamony, zawsze coś. No i w sumie te paczki, jak na S1, to były takie, powiedzmy, normalne. Nic takiego niezwykłego, ale w sumie spoko. Ja nie mam prawa narzekać, bo już trafiłem swoje. Z pika jestem zadowolony, także fajnie. Teraz już jak będziemy grać w Champions, to czekam tylko na tocy. W tym tygodniu nie będę grał, bo toców raczej nie będzie. Także no, ja wam dziękuję za oglądanie. Wbijajcie do Maciusia i do wszystkich chłopaków. Linki w opisie i w polecanych kanałach. To tyle, siema. Siema.